Pewnego dnia świętego ojciec Pio płakał i zapytano go o powód, na co odpowiedział: boję się, że nie ma miejsca w piekle dla tego pokolenia. Ojciec Pio był i nadal jest jednym z najbardziej podziwianych świętych XX wieku, znany ze swoich cudownych darów i głębokiej duchowości. Otrzymał stygmaty męki Chrystusa, miał dary rozeznania, uzdrawiania i bilokacji oraz miał wizję Jezusa Chrystusa, Najświętszej Maryi Panny, aniołów i dusz czyśćcowych. Zmarł w 1968 roku, co wywołało wielkie poruszenie. Został kanonizowany w 2002 roku, zaledwie 34 lata po swojej śmierci, co jest niezwykłym osiągnięciem. Wśród wielu darów, które otrzymał święty ojciec Pio, był jeden bardzo szczególny – dar prorokowania. Proroctwa ojca Pio nie były jego własnymi, jak proroków Starego Testamentu i współczesnych wizjonerów, ale były przekazywane mu przez naszego Pana Jezusa Chrystusa i Najświętszą Dziewicę. Dlatego do dziś jego proroctwa są tak poważnie traktowane przez wiernych i uczonych. W liście z 1959 roku skierowanym do swojego przełożonego, ojciec Pio opowiedział o objawieniu, które Jezus mu uczynił, dotyczące udręk czasów ostatecznych. List ten został opublikowany w książce Renzo Baschera, zatytułowanej Wielcy Prorocy, która ujawnia 12 długich proroctw, których treść nie jest zbyt rozpowszechniana, ponieważ dziś istnieje uprzedzenie duchowieństwa. Dlaczego Święty Kościół ukrywa proroctwa ojca Pio? Co te proroctwa mówią nam o przyszłości i dlaczego są tak ważne dla nas dzisiaj? Dziś przedstawię w skrócie 12 proroctw zapisanych w książce Renzo i zrozumiecie, dlaczego Kościół boi się rozpowszechniać te proroctwa. Moim zdaniem czwarte i ostatnie proroctwo są najbardziej przerażające. Z tego powodu proszę o uwagę. Zanim przejdziemy dalej, sprawdź, czy subskrybujesz już kanał, ponieważ codziennie przynoszę tu ujawniające treści, które obudzą Cię na Słowo Boże, ok? Przejdźmy dalej. Pierwsze proroctwo brzmi: świat zmierza ku ruinie. Ludzie porzucili właściwą drogę, aby wędrować ścieżkami, które prowadzą na pustynię przemocy. Jeśli natychmiast nie wrócą do źródła pokory, miłości i miłosierdzia, nastąpi katastrofa. W drugiej przepowiedni ojciec Pio mówi: nadchodzą straszne rzeczy. Już nie mogę wstawiać się za ludźmi. Boże miłosierdzie dobiega końca. Człowiek został stworzony, aby kochać życie, a skończył na niszczeniu życia. Trzecia przepowiednia brzmi: kiedy świat został powierzony człowiekowi, był ogrodem. Człowiek zamienił go w cierniste krzaki pełne trucizn. Nie potrzeba już nic więcej, aby oczyścić dom człowieka. Potrzebna jest głęboka praca, która może pochodzić tylko z nieba. Czwarta przepowiednia jest przerażająca. Przygotujcie się na 3 dni całkowitej ciemności. Te 3 dni są bardzo blisko. W tych dniach będziecie jak martwi, bez jedzenia i picia. Potem światło powróci, ale wielu ludzi już tego nie zobaczy. Ta przepowiednia o 3 dniach ciemności była powracającym tematem w różnych mistycznych objawieniach. W piątej przepowiedni ojciec Pio ostrzega: wiele osób ucieknie z zaskoczenia, ale będą biec bez celu. Powiedzą, że na wschodzie jest zbawienie i ludzie będą biec na wschód, ale spadną w przepaść. Powiedzą, że na zachodzie jest zbawienie i ludzie będą biec na zachód, ale wpadną do pieca. To ostrzeżenie mówi o zamieszaniu i rozpaczy, które ogarną ludzi, prowadząc ich do szukania błędnych rozwiązań. Szósta przepowiednia opisuje niszczycielskie trzęsienie ziemi. Ziemia będzie się trzęsła i panika będzie wielka. Ziemia jest chora. Trzęsienie ziemi będzie jak wąż. Poczujecie je pełzające po wszystkich stronach. I spadnie wiele kamieni. I wielu ludzi zginie. To wyraźne wezwanie do przygotowania się na czas katastrof. W siódmej przepowiedni ojciec Pio porównuje ponurą sytuację. Jesteście jak mrówki, bo nadejdzie czas, kiedy ludzie będą wyrywać sobie nawzajem oczy za okruch chleba. Sklepy będą plądrowane, magazyny będą napadane i niszczone. Biedny będzie ten, kto w tych ciemnych dniach znajdzie się bez świecy, bez dzbanka wody i bez niezbędnych rzeczy na 3 miesiące. Ta wizja głodu i rozpaczy jest ostrzeżeniem, abyśmy zawsze byli przygotowani. Ósma przepowiednia mówi o zniszczeniu ziemi. Jedna ziemia zniknie, wielka ziemia.
kraj zostanie na zawsze usunięty z map, a wraz z nim historia, bogactwo i ludzie zostaną wciągnięci przez błoto. W 9 przepowiedni ojciec Pio mówi: miłość człowieka do człowieka stała się pustym słowem. Jak możesz oczekiwać, że Jezus cię pokocha, jeśli nie potrafisz kochać tych, którzy jedzą przy tym samym stole co ty? Przed gniewem Bożym nie uratują się ludzie nauki, ale ludzie serca. Tutaj święty przypomina nam o znaczeniu prawdziwej miłości i miłosierdzia. 10 przepowiednia wyraża desperację. Jestem zdesperowany. Już nie wiem, co zrobić, aby ludzkość się nawróciła. Jeśli będzie dalej podążać tą drogą, straszliwy gniew Boży spadnie jak straszliwy piorun. To ostatnie ostrzeżenie jest pilnym wezwaniem do nawrócenia, zanim będzie za późno. 11 przepowiednia mówi o meteorycie. Meteoryt spadnie na ziemię i wszystko się zatrzęsie. Będzie to katastrofa, znacznie gorsza niż wojna. Wiele rzeczy zostanie zniszczonych. I to będzie jeden z sygnałów. Ta katastroficzna wizja wzmacnia ideę wielkich wydarzeń kosmicznych przynoszących drastyczne zmiany. Wreszcie w 12 przepowiedni ojciec Pio mówi: ludzie doświadczą tragicznych wydarzeń. Wielu zostanie porwanych przez rzekę, wielu zostanie spalonych przez ogień, wielu zostanie pochowanych przez trucizny. Ale ja pozostanę blisko tych, którzy mają czyste serca. Te 12 przepowiedni ojca Pio są obecne w wielu fragmentach Biblii, zwłaszcza w Apokalipsie, w listach świętego Piotra i w Ewangeliach świętego Mateusza i świętego Marka. Mówią o plagach, klęskach naturalnych i społecznych oraz utracie moralności, pokoju i miłości między ludźmi. Te tematy są powszechne w wielu proroctwach, zwłaszcza tych przekazanych przez Matkę Bożą. Niektóre proroctwa są postrzegane jako porównania, jak meteoryt wspomniany w przedostatnim z 12 proroctw. Jednak są też proroctwa mówiące, że Ziemia ucierpi z powodu przejścia meteorytu. Ponadto klęski żywiołowe są związane z grzechem. Oddalenie się od Boga prowadzi do braku miłości i pokoju. Ojciec Pio przewidział także wielki podział w Kościele katolickim, który doprowadzi do rozłamu. Powiedział, że ten podział będzie spowodowany brakiem wiary wśród katolików i będzie skutkował chaosem i zamieszaniem. To proroctwo służy jako ostrzeżenie dla katolików, aby przygotowali się na trudne czasy. Proroctwo mówi: zobaczycie wielkie podziały w Kościele. Ludzie porzucą wiarę i staną się wrogami Kościoła. Kościół będzie prześladowany, a kapłani będą męczennikami. Ziemia będzie wstrząsana wojnami i klęskami. Ludzie będą żyli w strachu i zamieszaniu. Ale nie rozpaczajcie, bo Pan was nie opuści. On przyjdzie, aby zbawić swój lud. Te słowa uzupełniają wcześniejsze proroctwa, takie jak te od Matki Bożej z Dobrego Sukcesu, La Salette, Fatimy, Garabandal i Akity. Ostrzegają nas o utracie moralności, problemach społecznych i klęskach żywiołowych na świecie oraz wzywają do pokuty i przygotowania duchowego. Niestety żyjemy w czasach wielkich niepewności i lęków, a z każdą wiadomością mamy coraz większą pewność, że żyjemy w czasach boleści. Dlatego dzisiaj istnieje uprzedzenie duchowieństwa wobec proroctw. Ponieważ proroctwa ojca Pio odnoszą się do tematów apokaliptycznych, których duchowieństwo boi się ujawniać. Ale zapominają o czymś ważnym. Przesłania ojca Pio zapraszają nas do refleksji nad naszą rolą jako chrześcijan. Musimy powrócić do wartości pokory, miłosierdzia i miłości, przygotować się na trudne czasy i ufać Bożej opatrzności. Wiara jest naszym bezpiecznym portem wśród burz, a oddanie świętym, takim jak ojciec Pio, może nas inspirować i prowadzić. Te proroctwa wykraczają poza strach. Są silnym wezwaniem do działania. Które z nich najbardziej cię poruszyło? Które wydaje się spełniać na naszych oczach? Zostaw swój komentarz i podziel się swoimi refleksjami oraz tym ważnym wideo z jak największą liczbą osób. Razem możemy znaleźć nadzieję i siłę w wierze, nawet w najciemniejszych czasach. A jeśli interesujesz się życiem ojca Pio i chcesz dowiedzieć się więcej o tym ważnym świętym, kliknij teraz i obejrzyj specjalne wideo, które pojawia się na Twoim ekranie. Do zobaczenia w następnym wideo.